Krzysztof Kotowski, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu kolejny gość, pani Danuta Świerczyńska, dyrektor zespołu szkół imienia Jana Twardowskiego w Bożej Woli w gminie Baranów. Kilka ważnych i bardzo dalekich jubileuszy obchodzono w Państwa gminie: 600-lecie miejscowości Kaski, 400-lecie Baranowa, no i niedługo stulecie Państwa szkoły, ale to za kilka lat dopiero. Natomiast też, także stulecie parafii. Jak Państwo obchodzili te jubileusze? Przy tej okazji została spisana historia, zarys dziejów gminy Baranów. Bardzo cenna publikacja. I właśnie w tejże publikacji można przeczytać, że w czasie II wojny światowej, kiedy po 1944 roku, w czasie wybuchu powstania warszawskiego, ludność opuszczała masowo miasto, gościnni mieszkańcy Baranowa dali schronienie warszawiakom. I między innymi Fettingowi. Tak. Między innymi na plebanii u swojego wuja, księdza proboszcza Kaźmierskiego, przebywał młody wówczas, wszak urodził się w roku 1927, a więc miał wtedy lat 17, w 1944, i tam właśnie zamieszkał. Następnie był uczniem gimnazjum w Niepokalanowie u ojców franciszkanów. I ten fakt był inspiracją do dalszych działań, a więc przybliżenia tej wspaniałej postaci mieszkańcom, ale i jak gdyby całej Polsce. I w tym roku, 18 maja, w mojej szkole w Bożej Woli odbędzie się gminny etap tego konkursu, który przybrał formę ogólnopolską, a finał właśnie będzie w listopadzie. Konkurs jest, pierwszy etap, etap gminny jest adresowany do uczniów szkoły, ale i całego społeczeństwa. Pan wójt oczywiście pomyślał o bardzo atrakcyjnych nagrodach, które... Ale myślę, całego społeczeństwa, to znaczy każdy z Polski może tam przyjechać, każdy, może wziąć udział, czy tylko pierwszy etap, państwa gminy? Pierwszy etap gminny jest tylko zarezerwowany dla mieszkańców, a więc dla osób, które są w gminie. I myślę, że ci następne eliminacje w tym ogólnopolskim, więc chodzi o to, żeby tylko spopularyzować postać Edmunda Fettinga, ale także przybliżyć sylwetkę, ale także promować gminę. Więc... No będzie ten pierwszy konkurs, ten pierwszy etap, o którym pani mówiła, właśnie w państwa szkole. Tak. Ja tak z ciekawości się spytam, że następne etapy gdzie się odbędą? A następny to już będzie na terenie kościoła w Baranowie, w kościele, ponieważ jest to największe w tej chwili miejsce na terenie gminy, które może pomieścić ewentualnie wszystkich zainteresowanych konkursem. I uczestników, i gości. Tych, którzy by chcieli tego wysłuchać. Także myślę, że wiedza o Fettingu, taka dogłębna, będzie przedmiotem studiów, zainteresowań nie tylko uczniów, ale także dorosłych. To jest konkurs muzyczny. Czy mamy rozumieć przez to, że to jest konkurs piosenki, czy on jest dużo bardziej uniwersalny? Nie wiem, chórów? Proszę nam wytłumaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądało z artystycznego punktu widzenia. Więc Edmund Fetting śpiewał, oprócz tego może, że był świetnym aktorem, wystąpił w 135 filmach. Od księcia poprzez Cicho Cimnego do innych bardzo wielkich ról. No i wspaniałych piosenek też w filmach, właśnie, w wielu filmach. Tak, tak. I oczywiście był znany do dzisiaj i śpiewał między innymi ballady. Jego ciepły, aksamitny głos był jak gdyby do tej roli stworzony. Oprócz przykładów, oprócz tekstów, wybitnych tekstów Agnieszki Osieckiej, a muzyki Krzysztofa Komedy,
Śpiewał także w przekładzie Bułata Okudżawę i Charlesa Aznawura, a więc myślę, że z tych 20 piosenek młodzież i inni mogli wybrać i zaprezentować. Czyli jak rozumiem, po prostu utwory Edmunda Fettinga. Tak. Nie tylko to jest imienia Edmunda Fettinga, ale także Edmunda, chodzi o oczywiście, jego o jego twórczość, tak, o jego repertuar. I myślę, że będzie to też fajne wyzwanie dla wszystkich. Nie tylko w sensie tym ogólnokulturowym, ale także świetna, no tak jak zaznaczałam wcześniej, promocja, ale także integracja miejscowego społeczeństwa. Bardzo dziękuję Pani za wizytę w studio. Dziękuję. Gratulujemy serdecznie. Wspaniałych jubileuszy. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem była Pani Danuta Świerczyńska, dyrektor zespołu szkół imienia Jana Twardowskiego z Bożej Woli w gminie Baranów. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz Pani dziękuję. Dziękuję bardzo.